Pani minister, słyszeliśmy przed chwilą, że ponad 90% rodziców chce skorzystać z programu Dobry Start. To teraz te chyba najważniejsze praktyczne informacje. Co muszą zrobić? Czy podobnie jak 500+, są jakieś warunki, które trzeba spełnić? Gdzie złożyć takie wnioski? Pierwszy podstawowy warunek to złożenie wniosku, bo świadczenie nie jest z urzędu, a więc trzeba spełnić warunek. Mamy w rodzinie ucznia, który rozpoczyna bądź kontynuuje naukę, czyli nie skończył jeszcze 20 lat, bądź 24, jeżeli jest niepełnosprawny, złożyć wniosek. Ten wniosek możemy złożyć bardzo wygodną drogą online. Bardzo wiele rodzin, ponad 1 300 000 rodzin z tej drogi skorzystało, ale od 1 sierpnia składamy też ten wniosek tradycyjnie, wypełniamy wszystko zgodnie ze stanem faktycznym. Wniosek jest uproszczony, łatwy. Jeżeli złożymy ten wniosek do końca sierpnia, to wtedy mamy gwarancję, że do końca września dostaniemy to świadczenie, ale napływ wniosków jest naprawdę imponujący. Rodziny o tym pamiętają. Już 70% wszystkich uprawnionych rodzin złożyło te wnioski. Myślę, że to jest właśnie ta intensywna końcówka sierpnia, kiedy w mojej ocenie wpłynie 85% wniosków, ale jeżeli ktoś złoży wniosek we wrześniu, to też zostaną mu wypłacone pieniądze, tylko wtedy samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie tego wniosku. Ale jest też oczywiście termin graniczny, którego przekroczyć nie można. Pani wspomniała o uczniach do 20 roku życia, a co z uczniami zerówek, czy z przedszkolakami, czy ich rodzicom właściwie też ta wyprawka przysługuje? Nie, wyraźnie mu mówimy o uczniach, które rozpoczynają naukę szkolną w 1 klasie, bądź tak jak mówiliśmy, w tych granicach wieku ją kontynuują. Tu te obciążenia są jednak rodziców największe. Słyszałam tą informację o tym, że ta wyprawka i koszty tej wyprawki rosną, ale pamiętajmy, że rodzice dzieci też otrzymują świadczenie 500+ i dzisiaj to wsparcie jest istotne, bo tego wsparcia po prostu rok temu i 2 lata temu nie było, a dzisiaj przysługuje ono uczniom czy rodzicom uczniów bez żadnego progu dochodowego, bez kryterium dochodowego. W związku z tym jest to świadczenie przysługujące no, milionom polskich uczniów, bo uprawnionych jest 4 600 000 polskich uczniów. Pani minister, czy te pieniądze muszą trafić na jakiś sprecyzowany cel? Czy państwo brali pod uwagę w ogóle wprowadzenie, nie wiem, bonów, talonów do wydania tylko w konkretnych sklepach na konkretne produkty? No, czy jednak gotówka to jest lepsze rozwiązanie? Proszę sobie wyobrazić, że w jakiś sposób byśmy chcieli kontrolować miliony rodzin albo wydawać jakieś bony, to ruszyłaby cała machina administracyjno-biurokracyjna, rozliczeniowa. Nawet taki zamiar nie powstał przy przygotowywaniu tego programu. Mamy tu pełne zaufanie. Wiemy, że rodziny do tej pory wyposażały, czy to były środki oczywiście własne, czy trochę środków z programu 500+. Zawsze to robiły, więc wierzymy, ufamy, że po prostu ten tornister na nowy rozpoczynający się od 1 września rok szkolny być może będzie lepiej doposażony, bo dzisiaj mamy ten dodatkowy bonus w postaci świadczenia. Dla rządowego programu Dobry Start to też pierwszy rok szkolny, pierwsza inauguracja, ale już wiemy, że w budżecie na 2019 rok te środki też zostały zaplanowane, więc to nie jest naprawdę program incydentalny, jednoroczny. On będzie kontynuowany, ponieważ no, kieszenie rodziców pękają od tych wydatków. Wtedy są spore niedobory. Rodzice korzystają, zaciągają kredyty bądź wchodzą w limity. Być może będzie po prostu łatwiej, żeby ten sprzęt sportowy kupić, przybory szkolne, lepsze długopisy, zeszyty do ćwiczeń i tak dalej. To rodzice naprawdę w porozumieniu, bo szkoła oczywiście mówi, jak mają być wyposażeni uczniowie, ale to zakupów dokonują rodzice razem z uczniami.
Pani minister, przy okazji programu Dobry Start oczywiście pojawiają się też pytania do programu 500+. Pojawiały się takie wątpliwości w przestrzeni medialnej, chyba niepotwierdzone informacje, być może plotki o zmianach w tym programie. Czytaliśmy też doniesienia o zmianie kwoty na 1000 zł, czytaliśmy o progach dochodowych. Czy pani może teraz wyjaśnić, potwierdzić, zaprzeczyć, uspokoić, jak program 500+ będzie wyglądał w najbliższym czasie? Ja skorzystam z tego, że mówimy o dobrym starcie, który jest tak jakoś szybko został zaakceptowany przez rodziców, że ten czas na składanie wniosków dotyczy dobrego startu, ale dotyczy też naszej rodzinnej 500-ki, więc proszę pamiętać, że od 1 sierpnia w papierze i online możemy składać te wnioski na 500-kę, bo ona jest płacona jeszcze we wrześniu, ale od 1 października zaczyna się ten nowy okres zasiłkowy, jak my to fachowo nazywamy, a więc trzeba złożyć wnioski, a jeżeli zaczyna się nowy okres, to do 30 września 2019 roku te zasady nie mogą ulec zmianie i nie mogą być zmieniane w tej chwili, kiedy samorządy będą rozpatrywać te wnioski i wydawać decyzje. Cokolwiek się powie o 500-ce, to ona jest tak czuła i delikatna, że natychmiast idzie w eter i nawet głos w dyskusji, w polemice gdzieś rzucony, urasta do rangi decyzji podejmowanych przez rząd. Nie było zamiaru, nawet najmniejszych przymiarek do tego, żeby 500 zł zamienić na 1000 zł. Program po roku czasu był oceniany, bo tak ustawa nas zobowiązywała i wprowadziliśmy zmiany. I on jest cały czas bardzo uważnie monitorowany, ale najbliższy okres zasiłkowy, proszę Państwa, jest według zasad obowiązujących bez zmian, ale dyskutować o programie wszyscy przecież mogą, ale to są historie trochę nieprawdopodobne, żeby z roku na rok zmienić wysokość świadczenia, podwoić tą wysokość świadczenia, podnieść do 1000 zł. Takich zamiarów nie było, a budżet na 2019 jest już skrojony i to naprawdę racjonalnie, prospołecznie, ale też racjonalnie. Nie zmienia się zasad w trakcie gry, to pani powiedziała bardzo wyraźnie, ale można rozmawiać o tym i pani już zaprzeczyła, że to 1000 zł to jest zupełnie nierealna kwestia, ale czy takie wstępne, absolutnie wstępne rozmowy, wyliczenia o wprowadzeniu progu dochodowego się pojawiają? Jaką pani ma wizję w tej kwestii? Jeżeli mówimy o progu dochodowym, rozumiem, że pan mówi o górnym progu. Takich dyskusji też w rządzie nie było. Jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że jakieś wstępne dyskusje toczyłyby się, to żebym wyszła na osobę odpowiedzialną, muszę taką dyskusję najpierw w rządzie przeprowadzić, ale mówię zupełnie uczciwie i otwarcie. Takich dyskusji nie było. Program działa dobrze. To jest trzeci okres dopiero zasiłkowy programu. To nie jest tak, że po roku obowiązywania ustawy czy dwóch dokonuje się jakichś głębokich, fundamentalnych zmian. Uszczelnialiśmy program, naprawialiśmy, usprawnialiśmy jego też funkcjonowanie. Dokonujemy oceny, jak on funkcjonuje, jaki ma wpływ na rynek pracy i tu rzeczywiście ten wpływ nie jest taki, jak tu eksperci mówili, że będzie, no nie wiem, setki tysięcy zdezaktywizowanych rodzin, głównie kobiet, albo miliony zmarnotrawionych środków. To się nie potwierdza absolutnie, chociaż to są decyzje samorządów i można by powiedzieć, że to niekoniecznie są zawsze samorządy sprzyjające rządowi, więc gdyby chciały wydawać inną decyzję, to na pewno by się nie powstrzymały od słusznych decyzji. Nie ma takich decyzji, to znaczy, że rodziny wydatkują te środki w sposób należyty na potrzeby dzieci, na potrzeby rodziny. Natomiast oczywiście oceniamy też wpływ programu na dzietność i tu trzeba takiej długofalowej oceny. Podkreślam, od 1 października do 30 września 2019 roku nowy okres zasiłkowy na dotychczasowych zasadach.